taka? W przypadku pacjentów z tak zwanymi encefalopatiami padaczkowymi, czyli zaburzeniem rozwoju z towarzyszącą padaczką lekooporną, bardzo ważny jest czas postawienia rozpoznania u pacjenta, znajomość podłoża choroby pacjenta. Tutaj wczesne postawienie rozpoznania, identyfikacja uszkodzenia w materiale genetycznym pozwala tak dobrać leczenie przeciwpadaczkowe, żeby zmniejszyć częstość napadów padaczkowych i ostatecznie poprawić rozwój psychomotoryczny u dziecka.